Dzień dobry. Dzisiaj spotkanie, na które długo się umawialiśmy. Gospodarzem jest Sebastian Kalitowski, szef firmy Maritime Safety and Security. Można powiedzieć nie emerytowany, tylko w stanie spoczynku. Komandor, podporucznik, tak, Formozy. Jak to jest z tymi waszymi stopniami? Bardziej w rezerwie. Tak, no bo... A w stanie spoczynku to są ten, prawnicy, tak? Chyba. Policjanci. No tutaj jest jak gdyby też to niebezpieczeństwo, w zasadzie trudno nazwać to niebezpieczeństwem, że jeżeli dojdzie do sytuacji, że będę potrzebny ojczyźnie, tak jak większość oficerów rezerwy czy żołnierz rezerwy, po prostu są powołani. No, obyś sobie siedział na tej rezerwie, czego tobie i sobie życzę. Wszystkim życzymy. Ale tu musicie wybaczyć, ja nigdy w wojsku nie byłem, więc się troszeczkę na tym nie rozeznaję. Ale do brzegu. Umawialiśmy się na to spotkanie i chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać na temat uchodźców na morzu i zagrożeń z tych związanych. Zainspirowało mnie to jakiś czas temu. Jeden z żeglarzy umieścił na grupie film, niestety chyba albo skasował ten film, albo ja nie potrafię go znaleźć. Na którym widać, jak grupa uchodźców, grubo ponad 150 osób, mężczyzn wymachuje i do niego i próbuje dopłynąć mu do niego w niewiadomym niby celu. No, on odpala silnik i na żaglach i na silniku udaje mu się uciec, film się tam urywa, trochę się na niego hejt wylewa, ale o tym później. Sebastian, tacy uchodźcy, czy oni są dla żeglarzy zagrożenia? Generalnie temat tych osób, które nielegalnie migrują w poszukiwaniu, najczęściej w poszukiwaniu lepszego jutra, uciekają od wojny, uciekają od biedy, no jest tematem bardzo złożonym. Dzieląc ten eksodus tych ludzi na pewnego rodzaju części, no bo tak trzeba by było na to spojrzeć i skupiając się teraz na warunkach morskich, na domenie morskiej, bo to o tym głównie chcemy rozmawiać, no trzeba wykazać, że jak gdyby od momentu, kiedy osoby takie podejmują decyzję o bardzo ryzykowną decyzję związaną z pokonaniem dużego akwenu, dużych przestrzeni morskich. W momencie, kiedy jak gdyby znajdują się w tych przestrzeniach morskich i są przerzucani łodziami, są przerzucani, zdarza się, że są przerzucani też jachtami, bo ostatnio w ubiegłym roku doszło do kilku takich poważniejszych zatrzymań, między innymi Ukraińców, którzy organizowali przerzuty. Jacht Passion Delaware, który został zatrzymany w Kalambrii, gdzie na pokładzie jachtu znaleziono 108 osób, a później prowadzono sprawę związaną właśnie z nielegalnym przemytem ludzi i postawiono konkretne zarzuty i prowadzący sprawę stwierdzili, że przemytnicy ludzi zarobili tylko tym jednym jachtem, przerzucając tych ludzi, 850 tysięcy euro. Więc jak gdyby ten temat jest bardzo szeroki i bardzo skomplikowany, ale jak gdyby podsumować albo konkludować to, czy te osoby będą stanowić dla nas zagrożenie, no trzeba mieć świadomość, że będą dla nas stanowić zagrożenie. Po pierwsze, ze względu na to, że będą się poruszali łodziami, na których będą sternicy, przemytnicy, którzy będą wieść tych uchodźców do rejonu przerzutu, ale równie dobrze jest to niestety też praktykowane, że na tych łodziach wsiadają do tych łodzi ludzie, którzy nie mają żadnego przygotowania morskiego, którzy czasem może się okazać, że nie potrafią nawet korzystać z kompasu i nagle dostają rumpel
czy tam silnik rumpel silnika, no i jak gdyby mówią pójdź tam. I ci ludzie zostają pozostawieni sami sobie, tak? Oczywiście jeżeli będą pływać po akwenie morskim, no nie miejmy złudzeń, że te jednostki będą oznaczone, będą posiadały światła nawigacyjne, że jak gdyby będą potrafiły dostosować się do prawideł ruchu na morzu. No, szans na to raczej nie liczyłbym, że tak się stanie, bo szanse są na to niewielkie, ale kolejnym niebezpieczeństwem jest to, że no niestety ci ludzie też jak gdyby mogą znaleźć się na naszej burcie, prawda? Mogą znaleźć się na naszej burcie, kiedy będą chociażby wzywać o pomoc, kiedy my tej pomocy będziemy chcieli udzielić i jak gdyby udzielimy, może nagle się okazać, że na naszej burcie jachtu, który ma 40 stóp, który może się okazać jednostką czarterową, nagle okazuje się, że mamy dodatkowych 200 załogantów, którzy są w żaden sposób nieprzewidywalni, którzy mogą zachowywać się w całym spektrum ludzkich zachowań. To nie zawsze muszą być to postawy takie jak gdyby nieaktywne i jak gdyby w żaden sposób agresywne, bo może dochodzić też do agresji. Ostatnio oglądałem film, który pokazywał uchodźców zatrzymywanych przez tunezyjską straż graniczną, którzy pokazywali meczety, kiedy się zbliżała łódź tej straży granicznej, Coast Guardu, kiedy się zbliżała ta łódź i co więcej rzucali kamieniami. Oczywiście tu jak gdyby też trzeba mieć świadomość, że no, metody działań z Coast Guardów, straży granicznych, w ogóle powiedzmy instytucji wymuszania prawa na morzu no, bardzo są bezwzględne, zwłaszcza w tamtych krajach, skąd uciekają ci uchodźcy. Pushbacki są, jak gdyby to najłagodniej można było to tak nazwać, ale no dochodzi do jakiejś tam przemocy fizycznej, więc też te zachowanie z jednej strony, z którym można się było spotkać i które gdzieś tam zostało nakręcone, no jest agresywne, ale też wynika z pewnej reakcji, z pewnego doświadczenia, jak gdyby, które ci ludzie posiadają. No, trzeba mieć świadomość, że jak gdyby takie spotkanie na morzu, z racji tego, że my mamy różne cele. Naszym celem jest, pomijając, że najprawdopodobniej, skoro znaleźliśmy się na tym morzu, to jest miłe spędzenie czasu, jak gdyby poszerzenie kwalifikacji żeglarskiej, czy tam jakaś rekreacja. No, a tu się trafiają ludzie, którzy walczą o życie, prawda? Więc jak gdyby poziom ich desperacji i jak gdyby poziom naszego zaangażowania są całkiem inne. Więc jak najbardziej uważam, że trzeba mieć świadomość, że spotkanie łodzi, na której będą płynęły osoby, które są nielegalnie przemycane, no, może stanowić przeszkodę nawigacyjną, może jak gdyby stwarzać przesłanki do kolizji na morzu. A kolejną rzeczą jest to, jeżeli gdzieś spotkamy takich ludzi i będą znajdować się blisko nas. Mhm. A powiedz mi, no wybierając się gdzieś tam, dużo ludzi lubi pływać, zresztą ja też po ciepłym, gdzie szukać takich informacji, no bo tam wiemy, że Wyspy Kanaryjskie, wiemy, że Kanał La Manche, ale czy gdzieś jeszcze, gdzie szukać takich informacji o regionach zagrożonych spotkaniem? Generalnie, jak gdyby, jeżeli byśmy dzisiaj próbowali przyglądnąć się i tam analizować to, gdzie dochodzi do tego ruchu nielegalnych migrantów, którzy chcą się dostać do Europy, no to no, słusznie powiedziałeś, to będzie basen Morza Śródziemnego, to będą te trzy kanały w zasadzie, niektórzy mówią, że cztery, ale chyba ten podział na trzy jest najsensowniejszy, to będzie wschodni kanał przez Turcję, tutaj do Grecji, będzie centralny atlantycki, czy tam środkowoatlantycki, przez Maltę i Włochy.
i ten kanał zachodni, który będzie obejmował Hiszpanię i Wyspy Kanaryjskie. Niektórzy to dzielą, jak gdyby te Wyspy Kanaryjskie, jak gdyby wskazują, że są czwartym kanałem. No i te kanały mniej więcej kształtują się tak, jeżeli chodzi o ten, jak gdyby ilość osób, które się korzystają z tych kanałów, no, że ten środkowoatlantycki kanał centralny jest najbardziej oblegany, bo szacuje się, że tam jest przerzucane około 160 tysięcy osób rocznie. Tak w ubiegłym roku przynajmniej było, co było też tam 12% wzrostem w stosunku do wcześniejszego. Kanał wschodni ze względu na działania Turcji i podpisanie różnego rodzaju umów troszeczkę się skurczył, ale nadal gdzieś tam około 60 tysięcy osób jest przemycane tym kanałem i ten kanał zachodni, czy tam obejmujący Wyspy Kanaryjskie, no jest stosunkowo takim najmniejszym kanałem, gdzie jest 16 tysięcy osób. I teraz dodatkowym miejscem tu może nieco bliżej jest kanał La Manche. Te przerzuty z reguły odbywają się na trasie Francja, Wielka Brytania i one się kształtują na poziomie 60 tysięcy osób przerzuconych w ciągu roku, co jest nieznacznym spadkiem. I teraz skąd o tym możemy wiedzieć? No, znaczy gdzie jak gdyby te ruchy takiej nielegalnej migracji się będą pojawiać, no to wynika też z pewnego rodzaju sytuacji geopolitycznej na świecie. Głód, wojny, tak, to ma wpływ na to, że ludzie uciekają, no i jak gdyby tak samo dzieje się to drogą oczywiście lądową, dzieje się wszelkimi możliwymi drogami, więc siłą rzeczy będzie się też to odbywało drogą morską. Gdybyśmy dzisiaj chcieli się z tym wszystkim zapoznać, trzeba po prostu analizować, trzeba szukać, trzeba się orientować. Między innymi jest takie wydawnictwo IMO, Międzynarodowej Organizacji Morskiej, które przygotowało taki jak gdyby podręcznik, przewodnik zachowania się w tych sytuacjach związanych z nielegalnymi migrantami. Ale generalnie ja zachęcam w ogóle do zdobywania szerszych informacji o rejonach, w których będziemy spędzać czas, w których będziemy żeglować. Nie tylko przygotowanie nawigacyjne, nie tylko zapoznawanie się z locjami, ale też jak gdyby poznawanie zagrożeń, bo to może się okazać, że to będą właśnie zagrożenia piractwem, może się okazać, że no w basenie, no tak nazwijmy, w basenie Oceanu Atlantyckiego działa kilkanaście organizacji terrorystycznych, o których też warto jak gdyby wiedzieć. No nie mówię już o takich rzeczach jak przerzut narkotyków, który oczywiście tam funkcjonuje w Galicji. Warto po prostu te rzeczy zbierać, ale w chwili obecnej, jeżeli chcielibyśmy się skupiać na tych zagrożeniem działaniami, powiedzmy, czy tam nielegalnym przerzutem osób, no to analiza, no, informacje podawane przez IMO, informacje podawane przez Frontex. Frontex, tak, ta międzynarodowa europejska Straż Graniczna, ona się jak gdyby zajmuje też tymi rzeczami i takie informacje też podają. Mhm. A powiedz taką rzecz jeszcze, bo IMO, nie miałem tego wydawnictwa w ręku, natomiast mogę się domyślać, jeżeli jestem w błędzie, to mnie wyprowadź, ono bardziej jest ukierunkowane na duże jednostki handlowe. Zdecydowanie tak, jak gdyby no, IMO, Międzynarodowa Organizacja Morska, jest, można powiedzieć, tym wszystkim, co jak gdyby tą instytucją, która zarządza międzynarodowym ruchem statków, które obejmuje konwencja SOLAS powyżej 500 GT. I jak gdyby no, z racji tego, że statki podejmowały nielegalnych migrantów, wypracowano pewnego rodzaju procedury. No my jak gdyby jako żeglarze niestety jesteśmy trochę z tyłu. Wydaje mi się, że Royal Yachting Association też wydawał jakieś informacje, chociażby szczątkowe takie informacje, z których można wywnioskować, jak można by się było zachowywać. No, trzeba to po prostu śledzić i gdzieś informacje, chociażby które wynikają też z doświadczeń żeglarzy, którzy spotykali, którzy byli jak gdyby no, znaleźli się w takich sytuacjach, też są jak gdyby na
brytyjskich stronach gdzieś, gdzieś do odnalezienia. A jakbyś miał powiedzieć, jak taki żeglarz powinien się w takiej sytuacji zachować? Bo jeszcze wracając do tego filmu, jeżeli nas oglądasz, to ja uważam, że zrobiłeś dobrze, uciekając przed nimi, bo bezpieczeństwo mojej załogi, moje jest najważniejsze. I naprawdę nie będę moich kolegów komentował komentarzy, który się wylał na niego hejt. Ja z tobą bym popłynął, bo wiem, że dbasz o bezpieczeństwo załogi. Tak? Można udzielać pomocy każdemu, ale to nawet na każdym kursie pierwszej pomocy pierwsza zasada jest bezpieczeństwo własne. Więc tutaj ja uważam, że kolega się dobrze zachował. A jakbyś ty miał powiedzieć jakieś zasady takie, co zrobić w takiej sytuacji? Znaczy, no trudno, jak gdyby tego filmu nie widziałem, ale jak gdyby z twojego komentarza trudno, wydawałoby się nie przyznać racji, bo artykuł 60 kodeksu morskiego mówi jasno, że kapitan jest zobowiązany udzielić pomocy każdej jednostce, która potrzebuje takiej pomocy na morzu, pod jednym warunkiem, że to udzielenie pomocy nie naraża na niebezpieczeństwo jego statek i załogę. Więc generalnie jak gdyby zalecenia zachowań w takiej sytuacji też nieco się zmieniły w przeciągu ostatnich lat. Ja pamiętam dosyć ciekawą sytuację, kiedy jeden ze statków Maerska podjął tych nielegalnych migrantów. Ja mówię z całym szacunkiem, bo to są ludzie, którzy są w ciężkiej sytuacji życiowej. Często to są ludzkie dramaty, gdzie te pieniądze jak gdyby są zbierane, żeby cała rodzina, gdzie zbiera, zadłuża się, żeby zebrać, żeby przerzucić taką jedną osobę. Jak gdyby no, wymagają wielu wyrzeczeń, to jest jak gdyby jedno, ale drugie jak gdyby to jest też nasze bezpieczeństwo, prawda? Tutaj akurat w przypadku tego przykładu, o którym zaczynałem mówić, tego statku Maerska, no, tam przyjęcie dużej grupy uchodźców nie stanowiło zagrożenia chociażby związanego z ostatecznością jednostki, bo też trzeba mieć świadomość, że to dla nas może być też bardzo istotne. No, 100 parę osób po 70 kilo nawet każda, to już idziemy w tony. Dokładnie, no, na tym jachcie, o którym wspominałem, Passion de Levare, tam było ponad 100 osób, no nie? Więc to jest pewnego rodzaju zagrożenie oczywiście pod względem stateczności, ale w przypadku tego statku Maerska no, nie stanowiło to zagrożenia de facto tam dla stateczności statku, czy zagrożenia bezpieczeństwa dla załogi, ale konsekwencją tego przyjęcia tej grupy uchodźców na statek było to, że ten statek w zasadzie przez kilka miesięcy wałęsał się od portu do portu, bo do żadnego portu nie chciał być spuszczony ze względu na to, że no, na tej burcie znajdowali się uchodźcy. I teraz jak gdyby, no oczywiście to już jest czas, kiedy znajduje się rozwiązania, kiedy przybywają uchodźcy, szuka im się jak gdyby miejsc, gdzie będą mogli funkcjonować, gdzie będą mogli żyć, gdzie będą mogli jak gdyby się znaleźć, ale jeszcze do niedawna jak gdyby no, nie było to takie jasne. Trzeba też pamiętać o jednej rzeczy. No, mogłoby się wydawać, że może kuriozalne, jeżeli my takim osobom pomożemy, ale jednak jest pewnego rodzaju zagrożenie, że my również zostaniemy jak gdyby oskarżeni o współudział w nielegalnym przerzucie osób. Więc to jest kolejna rzecz. Jak postępować w takiej sytuacji? No bo rzeczywiście rodzi się konkretne pytanie. Jest taki bardzo ciekawy film z niemiecki Styx. Ja nie pamiętam, czy pokazywałem w czasie szkolenia ten film. Ostatnio w każdym razie pokazuję, odsyłam do tego filmu. To jest typowy film fabularny, kiedy niemiecka żeglarka płynie z Gibraltaru i rzeczywiście spotyka taką grupę uchodźców, którzy znajdują się na jachcie, przepraszam, na tonącym kutrze. Ona jest na jachcie, jest sama. No, pierwszy jej odruch jest oczywiście, że chce udzielić pomocy, ale MRCK, czyli jak gdyby ten punkt kontaktowy SAR-u, który jest odpowiedzialny za działanie, mówi, masz się nie zbliżać do nich, masz zachować bezpieczną odległość,
powiadomiłaś nas i jak gdyby na tym kończy się twoja rola. Może dodatkowo do tego jeszcze zostać to, że no, jesteś w tamtym miejscu. Ale no, świadomość przyjęcia tylu osób na pokład jest niestety dla nas zagrożeniem, prawda? Mhm. Ten film spróbujemy podlinkować w opisie, żeby sobie każdy mógł zobaczyć, bo to jest ciekawe. No faktycznie zostaje nam, nie ma nic lepszego, jak wziąć radio i po prostu zawołać, czy Kosgard, czy MRCC. Znaczy, to jest jak gdyby, no bezwzględnie jesteśmy tego zmuszeni, widząc ludzi, widząc takich uchodźców, jak gdyby właśnie no, powiadomić, wezwać pomoc, jeżeli oni potrzebują takiej pomocy. Druga rzecz, czy powinniśmy, nie chciałbym tutaj zajmować stanowiska, bo to też mogłoby nieść pewnego rodzaju konsekwencje. Jeżeli widzimy, że taka łódka płynie, a nie potrzebuje pomocy, czy powinniśmy zgłosić to Straży Granicznej, czy nie, czy Kostgardowi. Więc, bo tu teraz rozmawiamy o jednej rzeczy, że może się okazać, że zakładamy, że spotykamy ludzi, którzy są na przybitym pontonie, nie wiem, dryfują na starej łódce rybackiej, która ledwo się utrzymuje, no i oni potrzebują tej pomocy, a nagle może się okazać, że przepłynęła nam obok burty taka jednostka, która realizuje ten przemysł. Ja myślę, że nie zaszkodzi wezwać, powiadomić, tak? Zresztą tutaj bym też nawiązał do kursów pierwszej pomocy, które u Ciebie świetnie prowadzi Przemek. Pozdrawiamy. Przemek w ogóle popchnął mnie, no, z takiego ostatecznego kopa dał mi, żebym poszedł na studia ratownicze, więc Przemek, to Twój sukces. Ale do rzeczy. Każdy kurs pierwszej pomocy zaczyna się od tego, że jeżeli widzimy kogoś na ulicy, mamy zadzwonić po pogotowie. Sami tak. Nie działajmy, tak? Więc tutaj to bezwzględnie trzeba wezwać SAR, czy tam przez stację brzegową powiadomić służby. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję, Piotr. Obyście nigdy nie musieli spotykać się z takimi sytuacjami na wodzie, oby to tylko było teoretycznie. A ja mogę polecić szkolenia u Sebastiana, bo są naprawdę profesjonalne. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję. I do zobaczenia na wodzie. Do widzenia.